Hej, 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 ludziska, z tej strony wasz Muchomor Manoni, a ja witam was w szóstym już odcinku z Kingdom Rush. Moi drodzy, aktualnie będą wam się wyświetlały na pewno materiały z tego, jak udało mi się przejść ten oto poziom. Nie było łatwo znaleźć dobrą strategię, ale dzięki temu, że postawiłem sobie, jak pewnie możecie teraz mogliście zobaczyć, postawiłem sobie wieżyczki armatnie właśnie gdzieś pod koniec tam, a wojowników skupiłem w jednym innym miejscu. Udało mi się przejść ten poziom na trzy gwiazdki. Nieraz byłem bardzo blisko tego, żeby stracić tam kilka HP, ale mimo to udało mi się przejść jeszcze z 20 HP, więc jestem z siebie zadowolony, dzięki czemu mamy aktualnie jedną tutaj gwiazdeczkę do wykorzystania. I myślę, że mogę zresetować. Myślę, że zresetujemy sobie całą naszą tutaj tabelkę właśnie z ulepszeniami, bo chcę na pewno tak. Na pewno meteoryty rozwiniemy tak, jak rozwinięte mieliśmy. Myślałbym nad tym, żeby tutaj naszych wojowników ulepszyć lepiej. I byłby to ciekawy pomysł, ale najpierw ulepszymy tak, najpierw ulepszymy sobie jeszcze nasze podstawowe wieżyczki, czyli łuczników oraz baraki, ponieważ z tych oto wieżyczek będziemy chyba najbardziej korzystać podczas tej rozgrywki, ponieważ no, demony są odporne dosyć mocno na magię, a są nieodporne na właśnie tego typu obrażenia fizyczne, więc będziemy sobie rozwijać naszych tutaj łuczników oraz żołnierzy. Lekko ulepszymy oczywiście tutaj naszych magów i zobaczmy, czy uda się. Udało się. Chcę bowiem ulepszyć nasze legiony, o, można tak nazwać, legionaries, żeby mogli rzucać oni włóczniami. Tak, moi drodzy, mają oni możliwość rzucania włóczniami, co jest bardzo, ale to bardzo przydatne. W szczególności, kiedy mamy właśnie taką sytuację, że jakiś gergulec na przykład chce nam przelecieć, a my nie mamy możliwości zabicia go. No i ulepszymy jeszcze za tą jedną gwiazdeczkę nasze tutaj armaty. No dobrze, zatem wracamy do Forsaken Wally. Bardzo mi się podobają te arty, które są zrobione. Oczywiście ponownie jestem Alerią, Swiftwind. Ze względu na to, że no, jest według mnie ona najlepszą postacią z tych pierwszych postaci. Niedługo prawdopodobnie odblokujemy nowe postaci i to chyba nawet wszystkie zarazem się odblokowało, nie mam pojęcia teraz. Ale jak odblokuję moją ulubioną postać, znaczy ulubioną, postać, którą najczęściej używałem, to po prostu będziemy jej używać na Maxiora. I teraz tak, moją strategią na ten poziom jakby jest spróbowanie czegoś podobnego, co spróbowałem właśnie na poprzednim. Mianowicie chcę tutaj rozbudować się z żołnierzami i ich wszystkich popostawiać w jednym miejscu. Może możliwie w jednym miejscu, oczywiście. Bo w jednym aż tak mi się nie uda. O. Dokładnie tutaj. Dzięki czemu będą... Trochę chcę przyciszyć jednego SFX. Żeby nam tutaj za głośno nie gadali. Nadal głośno, bardzo gada, uważam, ale cóż. I chcę tutaj rozwinąć armatki. Tak na razie niech starczy. Tu dookoła postawimy sobie wszystkie wieżyczki łucznicze. A tutaj oczywiście magów. A magowie są teraz po stówce, bo są nierozwinięci niestety u mnie. Ja więcej tutaj idziesz, z której strony tu idziesz. No, w sumie i tak puścimy. Będziemy mieli na następny rozwój, bo praktycznie brakuje nam 20 złotka. To ulepszymy sobie do któryś z baraków. No, i spójrzcie. Mamy właśnie tutaj naszych tych. Będą rzucać włóczniami. Widzicie, jakie duże obrażenia zadają. Gorzej tylko właśnie, jak walczą w zwarciu już. Ale i tak bardzo ładnie im idzie. No. Warto ich zawsze stawiać tak, żeby byli w jakiejś odległości właśnie od przeciwników, żeby właśnie do nich nie podeszli, tylko dalej nawalali z tych włóczni. No. Nie bardzo zacnie.
Ulepszymy sobie właśnie nasze baraki. Chcę je tutaj ulepszyć zdecydowanie do poziomu barbarzyńców. I to będzie rzecz, na którą będę od razu pieniądze zużywał w największej ilości. A te wieżyczki po prostu będą takimi wieżyczkami dodatnimi, które po prostu w jakimś czasie się rozwinie mocniej. Na chwilkę was przepraszam, się napiję. Mogłem się napić jeszcze przed zaczęciem nagrywania, ale cóż. Macie teraz mnie, jak będę pił. Jak być z Wyrolem, poradnik daj grzybek. O. Nigdzie nie idziecie. Troszkę gorzej tutaj wygląda teraz sytuacja. Ale myślę, że sobie damy tutaj radę. W szczególności z tymi tutaj naszymi oszczepnikami. Dobra. No i bardzo zacnie. Trochę nam tylko poginęło jednostek. Ale zaraz jeszcze nam tutaj wszyscy powrócą. No jak widzicie, to jeszcze w jakiej ilości. A gargulce i impy zaraz padną. Jeszcze tutaj nasi łucznicy zrobią robotę. Nasza aleria też da radę. Dała radę? Mam nadzieję, że dała radę. Dała radę. Mamy dalej 20 HP. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wilczki. Jak widać, znacznie bardziej opłacalne na wilki są wieże magów. Ale dla nas to nie jest jakaś tam wielka przeszkoda. Dajemy sobie radę. Mamy już kociaczka. Ulepszmy tutaj kolejny zwierzyczek. Muszę sobie jednak trzymać te palce na jednce, dwójce, żeby szybciej właśnie tutaj stawiać te jednostki i używać ognia piekielnego. Tak, piekielnego można by tak nazwać w sumie. Meteorytów w każdym razie. I cóż, tutaj chcę chyba jednak zaczekać do 230, zamiast wydawać w te wieżyczki, żeby właśnie rozwinąć naszych barbarzyńców. Tu idzie gorzej, tu idzie troszkę gorzej już. Właśnie, najgorzej będzie z tymi łucznikami tutaj. Gdyż oni będą nam tutaj mocno dobijać naszych. Ale jakoś sobie damy radę. Tu w te impy walniemy. I barbarzyńców mamy już pierwszy. Nie podoba mi się, że Aleria walczy w zwarciu aktualnie, ale już jest dobrze. Nie puszczam na razie następnej fal. Nie mam zamiaru już puszczać, właśnie w poprzedniej rozgrywce nie puszczałem, żeby przejść właśnie tamtą poprzednią mapę. I to jest najważniejsza rzecz. Dobra, mogą już rzucać w takim razie teraz. Co w znacznej mierze nam ułatwi rozgrywkę. Nigdy praktycznie w sumie nie korzystałem z tych paladynów jakoś. Mimo, że oni tam mogą sobie życie regenerować czy jakoś właśnie w ten sposób, to zawsze jednak wolałem sobie pójść w tych barbarzyńców. Właśnie ze względu na to, że mają te ostrze rzucające. No i zobaczcie, jaką dużą robotę robią nam właśnie te legiony. Zadają naprawdę duże obrażenia. Nawet większe od niektórych wieżyczek. Poproszę ten bonusik. No, zabicie kogoś, no. Dobrze, bardzo ładnie. I jeszcze walniemy płomyczkiem. I jup. Mamy już dwie wieżyczki z barbarzyńcami, które będą nam tutaj uderzać. Ulepszymy, myślę... Czy ulepszymy? Nie, w sumie na razie nie. Nie chcę na razie dołu żadnego w ogóle zaczepić dołu. Chcę, żeby to był taki punkt dwa równy. Znaczy największy.
Teoretycznie w sumie mogłem. Nie musiałem tych wieżyczek tutaj stawiać. Mogłem to rozwiązać właśnie w ten sposób, żeby tylko tutaj na maksa się rozwinąć. Ale to już zobaczymy, to już zobaczymy. Na razie bardzo mi się podoba taka strategia, jaką obrałem tutaj. Bo bardzo ładnie się ona sprawdza. Opa, bardzo ładnie po demonie. Rozwiniemy tutaj. Nekromanta. Jego mi się przydało nieco szybciej zabić. Na razie będzie tutaj zajęty. Może nawet naszym się tutaj uda? Nie uda za bardzo, dopóki tak. Bo już widzę, że walczą i idą. Ciebie walnimy tutaj, tak? To też kiedy ty jednak uprzykrzają nieco życie. Co to nam będzie iść? Demon Lord oraz Demon Spawn. Damy sobie radę. Kolejni barbarzyńcy. Niech tutaj zajmą się tym nekromantą, proszę. Kolejny przyszedł? Nie, ten sam, który był z początku, mi to wychodzi. No, ten magma elemental mi się nie podoba tutaj, że tak daleko zaszedł. Z taką ilością życia. Dobicie, proszę, tak. Dobrze, bardzo ładnie. Gorzej, że on ma obrażenia obszarowe. Ten magma elemental. Przez co, no, jak widzicie, sobie zaszedł już dalej. Mam nadzieję, że szybko nam się ten odnowi. No, będzie trudno. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No, ile nam tutaj wypadło? Zdecydowanie za dużo ich tutaj przyszło. I tymi nekromantami powinienem był się zająć już od samego początku. Zanim jeszcze zdążyli. O nie! Gdzie idziecie? No niedobrze. O, myślałem, że no dwóch zostanie. Okej. Dobra, w te wieżyczki nie chcę iść. Chcę ponownie spróbować tak, jak zrobiłem przed chwilką. Tym razem na nieco wyższym poziomie. Was tutaj. Mogę w sumie zrobić właśnie tak. Tak. I teraz w ten sposób, że rozwiniemy tutaj was znacznie mocniej. I tutaj pójdę w barbarzyńców po to, żeby rzucali jak najdłużej. I być może właśnie wypróbuję to, żeby ten zakon właśnie świętych rycerzy, żeby ich tutaj stawiać. No dobra, mogę puścić w sumie, żeby już szli. Bo za wiele więcej nie zrobimy. Jakby to teraz rozwiązywać? Tych magów to jednak by się tutaj jednak przydało porozstawiać. Mogę w sumie wybudować się tutaj z tym, żeby zatrzymywali troszkę. I tutaj kolejnych, żeby też zatrzymywali. I powinno być nieco lepiej. Puścimy następnych, bo na razie jest początek, to możemy. Zanim jeszcze nam dojdą, bardziej tutaj dojdą. A raczej dojdą, tutaj bardziej dojdą. Jezus Maria, czemu ja tak nie potrafię gadać? Jak widać już jest znacznie gorzej. No nie mówcie mi, że już się przedostali. Już się dwójka przedostała.
Okej. Przyznaję, że weteran robi się coraz bardziej trudny, coraz bardziej niefajny. Jak widzicie, jednak trochę nam różnica robi. Różnicę to, że nie mamy tych wieżyczek jednak tutaj. Więc jednak chyba czasem w ilość jednak warto... Czemu ja powtarzam co chwilę te same słowa? Warto jednak iść w ilość wieżyczek. Nie mówcie, że kolejny przyszedł. Dobra, bo znowu mieliśmy 16 HP. Swift, like the wind. Może w takim razie, bo czy Aleria może tutaj stanąć? Może tutaj stanąć. Bo zastanawiam się w takim razie, czy nie obwarować się gdzieś tutaj nawet. Albo przecież, no tak, przecież mogę tutaj... Alerię postawimy tutaj. I tak, spróbujemy z innym rozstawieniem. Nawet trzema barakami. I weźmiemy wszystkich gdzieś tutaj. Tu was poproszę i tutaj was poproszę. I jeszcze... No możecie... Myślę, że ich tutaj jednak postawię tu. O, bardzo ładne skupiska się porobiły. Ulepszymy sobie tych tutaj na samym końcu, żeby najbardziej byli rozwinięci. No zaczniemy tutaj stawiać te wieżyczki. I już musimy polecieć. To może się udać. To myślę, że może mieć większe powodzenie. Myślę, że będzie dobrze. Te zdecydowanie wieże artyleryjne będziemy chcieli rozwinąć na poziom Tesli. Tylko trzeba zwracać uwagę koniecznie na to, w jakiej kolejności, jak szybko to zrobić. Puścimy następnych, bo nam nic nie szkodzi. I będziemy rozbijać sobie naszych tutaj żołnierzy. Myślę, że w sumie tych najlepiej, żebym jak najszybciej rozwinął. Nie zwracając za bardzo uwagi na tych wcześniejszych, a to ze względu po prostu na to, żeby jak najbardziej po prostu tutaj tych barbarzyńców nam dodać. Cię uczepiłem tych barbarzyńców bardzo mocno, ale to jest naprawdę, to są wspaniałe jednostki. I bardzo dobrze sobie radzą. Tutaj postawimy to. Dobra. Nie, myślę, że to sobie dadzą radę. Bez mojej jakiejś tam pomocy. Jeszcze do tej kolejnych sobie dołożymy. No i Alerię nam już zabili. Ale dają sobie radę. Bardzo ładnie. No jak widzicie, gargulce bardzo znacznie szybciej schodzą. Ale sobie tutaj damy bardzo ładnie radę. Dobra, następną falę poproszę. Wilczki tym razem. I już końcóweczka, mamy pierwszych barbarzyńców. I teraz tylko 200 nazbieramy, żeby mogli rzucać naszymi tutaj... naszymi tutaj siekierkami, toporkami, czy jak zwał, tak zwałuje. Bardzo fajnie, że mamy te wieżyczki artyleryjne akurat w tym miejscu, bo fajnie nam tutaj one działają. Klik, 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 klik. Klikam tutaj, robię klik, klik, klik. Dobrze, mają już rzucenie. Jak wezmę ich tutaj bliżej, to będę rzucać? Chyba niezbyt. Muszę chyba ich w jakiś sposób. Albo nie, zamiast ich, to tutaj chłopaków muszę przesunąć. To już jest max z tego, co widzę u nich. Dobra.
wygrać. Rozwiniemy w ten sposób. O, i nie tych, tylko tych lekko przesuniemy. O. Zacnie, zacnie. Naszych Shadow Archerów chcę trochę odciągnąć. Naszych. Tych głupich Shadow Archerów. Bo są to niezbyt przyjemne jednostki. No i bardzo ładnie już tutaj sobie radzą. Muszę bardziej, widzę, zwrócić uwagę na tą stronę. Ale dają sobie radę. Trochę ciężko tylko, bo życia tych naszych jednostek trochę mi się mylą niestety z jednostkami przeciwnymi. Ale jest ok. Dobra, jednak puścimy tutaj ogień trochę. Ale sobie dałem radę. Ci rycerze nie są zbyt fajni, nie są zbyt dobrzy. Dlatego musimy polepszyć trochę naszych tutaj magów. Wiem, że możesz zabić. Dobra. Dark Knight, Dark Slayer, Demon Lord i Demon Spawn. Demon Lordowie po raz kolejny będą nam dopiero wychodzić. A my im damy radę. My takich już robiliśmy. Dobra, teraz jest trochę gorzej, bo widzę, że już się tutaj zbliżają znowu pod ten. I to w większych ilościach ponownie. Trzy przeszły. Jeszcze jest ok. Jeszcze jest ok. To chyba jeszcze znaczyło, że będziemy mieli możliwość wygrać to na poziomie trzech gwiazdek. Mam przynajmniej taką nadzieję. Rozwincie się. Chcę się tutaj rozwinąć. Bardzo ładnie. Szkoda tylko, że atakują tych. Dobra. Zaczekamy, aż trochę nam tutaj przejdą. Nie wiem, w których walić, więc na razie sobie zostawię. Naszych oszczepników oczywiście. No, jest zacnie, bardzo sobie ładnie tutaj radzą. Jeszcze mamy. Niech sobie nam tutaj rzucają oszczepami. Ralf, mamy Ralfa tutaj. No, właśnie to mi się podoba, nie zwróciłem nigdy na to za bardzo, nie zwracałem nigdy na to za bardzo uwagi. Nasze jednostki mają imiona. Fergino, ojej, nam tutaj zabito kogoś. Alistair, mamy jeszcze Lando. Dobra, chcę was tutaj od razu dobić. Nie zwracam uwagi, ile będę musiał na to poświęcić. Chcę po prostu zniszczyć tych nekromantów. Jak możliwie jak najszybciej. Bo niezbyt fajnie się z nimi tutaj żyje. Dobra. Z tym tutaj na prawo jest nieco gorzej. Ale damy sobie radę. Musimy dać sobie radę. Tu szkielety nam łatwo padną właśnie dzięki armatnim wieżyczkom, więc nie jest tak źle. Gorzej tylko z tą stroną. I przede wszystkim z tym magma elementalem. Bo on jest uciążliwy. Dobra. No, ponownie nie jest zbyt wesoło. To jest chyba taki kluczowy moment w tej rozgrywce, który nam tutaj decyduje o wielu rzeczach. Dobra, walniemy. Atak meteorytami, za wiele nam to nie zrobiło i widzę, że tutaj jest znacznie gorzej. A
Ale to musimy dać radę. Musimy dać radę po prostu. Musimy. I widzę, że nam poprzechodzą i to w sporych ilościach tym razem. Znowu. Wiecie co, ponownie chyba zrobię po prostu tak, bo te poziomy robią się naprawdę coraz trudniejsze. Jak widzicie, trudno jest znaleźć doskonałą strategię. Więc po prostu będę chciał przejść te poziomy. Pewnie znowu będzie po mnie. Niefajno, niefajno. Jak to dobrze zrobić? Może w ogóle nie iść w te wieżyczki? Tylko teraz po prostu sobie tutaj rozwinąć baraki i... Już nie, tu lepiej będzie rozwinąć te wieżyczki. Tutaj baraki. Spróbujemy w ten sposób. Tutaj was, tutaj ciebie, Alerio. No i dobra. Reszta tutaj, wszystko w wieżyczki pójdzie. Tutaj w magów. I zobaczmy, jak tym razem nam pójdzie. Jezus Maria, cały jeden odcinek na jedną planszę. Nieładnie, nieładnie. Nie chcę w sumie w międzyczasie pomiędzy... Chociaż teraz sobie pomyślałem. Pomiędzy odcinkami w sumie mógłbym próbować w jakiś sposób odnaleźć strategię. Przechodzić gdzieś tak do 10 może fali. Gdzieś takie początki robić sobie. Takie ala podchody na to właśnie, to żeby zobaczyć, jak ładnie tutaj, jak to wychodzi w strategii. Bo jak widzicie, ten poziom jest dosyć problematyczny dla mnie. A nie chcę po prostu, żeby odcinki wyglądały tak, że cały czas męczę się przy jednej i tej samej planszy. Bo nie o to tutaj chodzi w końcu. Przynajmniej nie chcę, żeby o to chodziło. A już i tak w poprzednim odcinku nazwałem... Poprzedni odcinek nazwałem tak, że demon nie jest zbyt fajny. A teraz co mam powiedzieć? No, mogę powiedzieć w sumie, że tym razem nekromanci nie są fajni. Tak, tak nazwę odcinek. Nekromanci są B. W sumie, czemu nie? To ci nekromanci w sumie głównie nam tutaj psują krew. Dobra, przede wszystkim te wieżyczki trzeba rozwinąć. Następną falę poproszę. ...160 tutaj na magów. Ała, przepraszam. Jeśli uderzyłem, jeśli mocno słyszeliście, jak uderzyłem w mikrofon. Ale nic na to nie poradzę. Dobra. Impy już giną. Gargulce też bardzo łatwo. Zacnie. Wargi tym razem. Worgi i wilczki. Damy sobie tutaj z nimi radę. Tą stronę w sumie mógłbym rozwijać najbardziej. Ze względu na to, że ci właśnie rycerze są bardzo problematyczni, bo tutaj mamy właśnie rycerzy naszych. I w łatwy sposób nam ich zabijają i magma elemental przy okazji nie będzie taki trudny wtedy. Więc spróbujemy w ten sposób pójść. Dobra, następna fala. No i właśnie przyszli. Rycerzyki. Ale idzie całkiem ładnie. Jak się ich tutaj przytrzyma, to będzie dobrze. Jak słychać tych łuczników, jak się strzelają.
Rozwiniemy tą wieżyczkę. I demony, demony, demony. Wiecznie te demony. Jak ja wcześniej te demony tak łatwo pokonywałem, nie mam pojęcia. Rozwiniemy w takim razie łuczników trochę, żeby nam było tutaj łatwiej. Baraki też przydałoby się rozwinąć, więc jeszcze rozwiniemy sobie tu kolejne. ...96, 110 mamy. Możemy następną falę już puścić. To mi się podoba tutaj. Akurat nie robi nam wielkiej różnicy to, czy puścimy ich szybciej, czy nie. Ze względu na to po prostu, że i tak muszą przejść ten dystans. Więc jak jest dosyć duża przerwa, to i tak ładnie idzie. Dobra, tutaj i tutaj. Do drugiego poziomu wszystko. Jak na razie. I teraz tutaj nekromanci będą iść, więc tą falę chcemy jak najdłużej przetrzymać. Jakby to fajnie załatwić. Ci nekromanci naprawdę psują krew. Oni nie są za fajni. Dobra. Jeszcze kilka minie, zanim ci tutaj dopiero pójdą, więc chcę jak najbardziej, nie chcę ich puszczać wcześniej. Chcę po prostu naładować i tych, i przede wszystkim deszcz meteorytów. Ulepszymy te wieżyczki dwie. No i dobra. Tym najbardziej się trzeba zająć. Z tej strony sobie poradzą. Ale chcę jak najbardziej tego, bo będzie nam tu zaraz się spełnować magma elemental. Tak czy nie? No już powinien przejść. No, już po jednym nekromancie. Bardzo się cieszę, że jednak poszedłem w to. Konkretnie właśnie w nich, w nasze legiony. No idzie jednak zacnie. Jest bardzo ładnie. Proszę bardzo. I możemy puścić następną falę już. Bo to sobie ładnie poradzą. Pięknie. Udało się nekromanta jednak zrobić. A Demon Spawn może iść. No właśnie się zastanawiałem, czemu nie idą. Tym razem już poszedł. To w takim razie kiepsko, bo wcześniej... bo wcześniej po prostu puszczałem. Być może dlatego jest tak niefajnie właśnie. Było tak niedobrze. Dobra, rozwiniemy przede wszystkim wieżyczki tutaj łucznicze. Żeby te demony jednak nam się za bardzo nie rozprzestrzeniały. I nie puszczam kolejnych fal. Nie puszczam. Sobie tym razem poczekacie. Nie, na razie zaczekam z tym. Gdyż jest to zbyt... drogie, jeśli chodzi o czas. Zaczekamy tutaj, aż nam dojdzie, żeby może teraz walnąć jakoś. Dobra, dobra, dobra. O, idealnie. Padaj, 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 kolego, padaj. Jest. Możemy puścić ich wcześniej i rozwiniemy tak. Was, chłopaki, rozwiniemy. I tutaj jedną wieżyczkę. Pewnie się urodzi zaraz, tak? Nie, tak, nie, tak, nie. Nie? To jestem zaskoczony. Spodziewałem się, że tym razem się też urodzi kolejny magma elemental. No, ja się tam cieszę.
Łatwiej będzie przynajmniej. Tu łuczników, naszych łuczników można powiedzieć. Legiony. Żeby tutaj uderzały. A jednak. I teraz jak gargulce i impy mają iść akurat. Ponownie idzie na prawo. Dobra. Tutaj stawimy. Gincie, gincie. Nie, zaczekam. Niech on sobie poprzechodzi trochę. Bo jednak nie jest on zbyt tutaj przyjemnym typem. A że gargulce i impy są dosyć szybkie, to prawdopodobnie by się nam nałożyły dwie fale na siebie. Myślę, że teraz mogę już puścić. Jeszcze chyba zdąży zginąć, zanim tutaj do niego dojdzie. No właśnie. No, idzie bardzo ładnie. Dobra. Zacnie. Trzy fale, bo dwa impy i trzy gargulce. Więc sobie dajemy radę. Co nam idzie następne? Wszystko. Dwa razy nekromanta z tej strony, jeszcze wilki. Ta strona nie będzie zbyt przyjemna. Mogę już puścić ich. No trochę szkoda, że akurat z tej strony tak idą wilki. Bo byłoby zdecydowanie łatwiej, jakby szli z prawej strony. Ze względu na to, że są mało odporne na magię. Dobra, nekromantę. Nekromantów. My się co puszczę od razu tutaj ogień, bo nie chcę się z nimi aż tak męczyć. No i już po jednym. Tu będzie tego sporo iść. Rozwiniemy rzucenie. Tutaj sobie dadzą radę. Tutaj tylko ci Shadow Archerzy są niezbyt przyjemni. A jeszcze tutaj Magma Elemental idzie. To nie za fajnie akurat. No nie szkielety, koledzy. Nie tak. O, dobrze, zatrzymał się. No i znowu szkielety poszli. No co za ludziki, no. Dobra, tu już się gorzej troszkę robi, ale już widzicie, 12 fala i dalej mamy 20 HP. Więc idzie dobrze. Tego nekromanta chyba za bardzo już nie pokonam. Na razie niech się zajmą tutaj szkieletami. A, żadnej artylerii nie stawiałem. Taka ciekawostka. No, tu mi się nie podoba fakt, że... Dobra, walnijmy tutaj magmą. Dobra, i ciebie tutaj musimy dopieścić. Rzucanie. Tu kolejnych. I już dalej nie rozwinę. Dobra. Kompletnie nie zwróciłem uwagi na to, co tutaj się dzieje. Ojej. to będzie mocna fala. Po mnie, na bank będzie po mnie. Na bank koniec. To jest koniec, na bank. Nie wierzę, żeby to nie był koniec. No na pewno koniec. Tak, poproszę. Ale tym razem było lepiej, Muszę coś na tych nekromantów odnaleźć, jakiś złoty środek. Bo nie mogę im poświęcać aż tyle czasu tutaj na dole. Bo muszę się też zajmować innymi tutaj falami.
No to będzie chyba jeden z odcinków, w którym za daleko nie pójdziemy w fabule. Legiony na pewno sobie zostawimy, artyleria w sumie można by było... się zobaczy. Bo żaden z innych bohaterów nam tutaj za wiele nie pomoże. Ale Reas według mnie robi najlepszą robotę. I... No cóż. Muszę sobie zdecydowanie zostawić jakąś strategię na ten poziom. Niezbyt dobry, niezbyt fajny. Bo daje w kość. Daje w kość. Taki żarcik przy okazji wyszedł, bo wiecie, bo nekromanci spawnują szkielety i dają nam w kość. Suche, strasznie cringe'owe, dobra. Daruję to sobie. Moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się w jakiś sposób jednak spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym zdaniu zależy mi najbardziej. Możecie mi powiedzieć, czy ten poziom również sprawił wam tyle zachodu i tyle problemów, co mi sprawia aktualnie. Oraz czy macie jakieś swoje właśnie ulubione poziomy, ulubione potworki. No i jeśli ten odcinek również wam się jeszcze w jakiś inny sposób spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!